użyję swoich boskich mocy, bo mówią na mnie Bóg Admiros, i rozkazuję ci dać mi poprawną odpowiedź. Proszę. Witam ci serdecznie, Admirosa. Być może jeszcze nie wiecie, kto to jest. Mógłbyś powiedzieć coś o sobie króciutko? Cześć, jestem Admiros. Nagrywam na YouTube 9 lat. Niedługo minie 10 lat, jak nagrywam na YouTube. Mam 28 lat i postanowiłem, że wezmę udział tutaj w tej akcji, żeby troszeczkę pomóc jakiemuś dzieciakowi. Tak w skrócie. Czy już wiesz, na kogo chciałbyś przekazać tą kwotę, jeśli jakąś wygrasz? Tak, ja bym chciał przekazać całą kwotę, którą wygram, na Marcelka, który walczy z nowotworem. I myślę, że w jakiś sposób tutaj, jeżeli uda mi się wygrać jakąś sporą kwotę, uda się go jakoś tutaj wesprzeć. Super, mega, mega. W takim razie witamy serdecznie Admirosa. I to będzie pierwsze pytanie, może na sam początek. Oczywiście pamiętajcie, gramy dla zabawy, więc tam się za mocno w komentarzach nie musicie spinać. Ja starałem się, żeby te pytania pierwsze były takie w miarę do ogarnięcia, potem trudność zdecydowanie będzie rosła. I twoje pierwsze pytanie jest, czy trzeba kupić Robux, aby grać w Roblox? Masz... Jest! Dzięki! Ja się bałem, że będą trudne jakieś pytania, że nie będę w stanie odpowiedzieć. Dobra, będę strzelał. Nie trzeba. W takim razie sprawdzamy odpowiedź na to pytanie. Brawo! Jest! Ile wygrałem? Wygrałeś? Czy też na pewno wiedzieć, ile wygrałeś teraz? Tak, no to... czemu nie? W tym momencie wygrałeś już 10 groszy. O, dobra, to dawaj następne pytanie, to mało. Następne pytanie. Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, mam takie luźne pytanie, za które nie dostaniesz nic niestety. O, okay. Czy jesteś gotowy na nie? Jasne, nie, czemu nie? Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Co lubisz najbardziej jeść? Ogólnie bardzo lubię pizzę, ale na przykład, które zawsze mógłbym jeść, to są frytki. Tak po prostu, frytki. Naprawdę? Tak, ja uwielbiam frytki. Ja po prostu jak jem nawet burgery, to tylko frytki się dla mnie liczą w McDonaldzie. A jadłeś takie angielskie, takie grube frytki też lubisz, czy tylko takie cienkie jak z McDonalda? Z McDonalda bardziej, ale jadłem właśnie ostatnio frytki z batatów i po prostu były kozak, co nie? Frytki po prostu uwielbiam. Ziemniory. Ogólnie jesteś taki frytkaman. Frytkaman. W takim razie przechodzimy do kolejnego pytania, to już jest... pytanie za 20 groszy, także pamiętaj, stawka wzrasta niesamowicie. Dobrze. Jaki jest limit pucharów w grze Brawl Stars? I tutaj ci dam odpowiedzi. Okej, tu się przydadzą podpowiedzi. 5000, 10000, więcej niż 11000 i 1000. Po prostu zacząłem się zastanawiać, bo nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jaki jest limit pucharów tak naprawdę. No to odpowiedź jest na pewno więcej jak 11000. W takim razie sprawdzamy odpowiedź, czy jest ona poprawna. Jak Krzysztof Ibisz, trzymasz mnie w niepewności. Brawo! Jest! Dobry jestem w tą grę, kurde. Pięknie. I to oto pytanie dla ciebie. Ile Robux otrzymuje się dziennie w najtańszej wersji BC? I masz tutaj 4 odpowiedzi. Okej. 5, 10, 15, 30. No to mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, bo ja miałem największą te BC wykupione i nie wiem, ile dostawałem dziennie, bo nie zwracałem na to uwagi. O. Naprawdę? Naprawdę. To wiesz co, może zróbmy tak, że użyję swoich boskich mocy, bo mówią na mnie Bóg Admiros, i rozkazuję ci dać mi poprawną odpowiedź. Proszę. Bo jestem Bogiem, musisz mnie posłuchać. Dobra, może zróbmy tak. Ja dam odpowiedź. Nawet jak będzie niepoprawna, to i tak przechodzę dalej, bo jestem Bogiem. Ta intuicja, 15 Robux. 15 Robux, czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak, to jest moja ostateczna odpowiedź. Uwaga, sprawdzamy. Brawo! Jej! Brawo dla mnie. Gratulacje oczywiście. Gratuluję twojej nieziemskiej, boskiej wiedzy. Pytanie numer 4 za 5 zł. Który zadymiarz w Brawl Stars żuje gumę? I tu masz 4 odpowiedzi. Piper, Bibi, Colt czy Rico? Moja odpowiedź to będzie oczywiście Bibi.
bo no każdy wie, że Bibi żuje gówno. Twoja ostateczna odpowiedź to jest Bibi, tak? Tak. W takim razie sprawdzamy odpowiedź. I? Jeszcze nie wiem. Brawo! Jest! Nice! To ile już wygrałem? Teraz ile już mam takie zagwarantowane 100%? Dobrze, już ci mówię. Zagwarantowane na 100% masz 0 zł. Na razie masz wygrane 5 zł. Jeśli się wycofasz teraz, to masz 5 zł. Pytanie piąte dla ciebie. Jaka jest Co? Panie prowadzący, proszę przeczytać mi. Profesjonalny prowadzący właśnie. Jaka jest specjalna zdolność kruka? Specjalna zdolność, co dokładnie on robi, umiejętność kruka. Okej, dobrze, że są pytania z Brawl Stars, bo obawiam się, że jakby były z Robloxa, to byłoby gorzej. Ale okej, spoko. Dobrze, moja odpowiedź to oczywiście jest skok, bo kruk skacze i rzuca trucizną. Jesteś pewien, że kruk skacze? Tak! Nie podpuszczaj mnie! Wyczułem jaka to! Nie podpuszczaj mnie! Pytanie szóste dla ciebie już za 15 zł. Pytanie szóste. Nice! Ile jest postaci legendarnych w Brawl Stars? Okej, więc tak, zastanówmy się. Jest na pewno Spikey, którego wydropiłem. Jest kruk, którego kupiłem. Jest Leon, którego też kupiłem za pieniądze, bo wydaje hajs na tą grę. Dobra, to będę strzelał, moja odpowiedź to, że są trzy postacie legendarne. Trzy postacie, to jest twoja definitywna odpowiedź? Tak. W takim razie zaznaczam odpowiedź trzy postacie legendarne i zobaczmy, czy to jest poprawna odpowiedź. Brawo! Jest! Udało mi się! Brawo ja! Kolejne pytanie. Będzie z angielskiego. Nie. A żartowałem, jestem dobry z angielskiego. Hi, ja... trade, yes. Jak nazywa się po angielsku tryb gry zbieranie klejnotów? Poproszę o odpowiedzi. Pamiętaj, że oni zmylają w tych polskich tłumaczeniach. Dobra. Gem collection. Gem Takers. Tak. Dawaj, dawaj kolejne. To jest dobre meme. Gem Smugglers. Gem Grab. Oczywiście grałem w wersję angielską Brawl Stars i wiem jakie są nazwy. Jest to oczywiście Gem Grab, czyli Gem Grab po angielsku. No bardzo niedobrze, że grałeś niestety, bo się okazało pytanie łatwiejsze niż miało być. Ale sprawdźmy najpierw, czy to jest poprawna odpowiedź, bo ci się wydaje, że to jest poprawna odpowiedź. Nie, jestem pewien. Okay. Tutaj akurat jestem pewien, że to jest Gem Grab. Jesteś pewien. No dobra, to ja tam nie jestem pewien. Zaraz sprawdzamy. Uwaga. Niestety, brawo. Gratulacje. Brawo dla mnie. Nie no, wiedziałem, że to nie było innej opcji. Tutaj wie. Pytanie ósme dla ciebie to. O 25 zł. Dobrze. Rozwiń skrót TBC w grze Roblox. I tutaj masz podpowiedzi. Turbo Beta Club. Turbo Builder Club, Turbo Blocks Club, albo To Be Continued. Okej. Mam dwa koła ratunkowe, tak? Masz dwa koła ratunkowe, tak. Co robi koło ratunkowe? Zapomniałem. Ratuje, ale w jaki sposób? To chcę wiedzieć, w jaki sposób ratuje koło ratunkowe. Dobra, już wiem, przypomniało mi się. Przypomniało Dobra. Mi się. To jest odpowiedź Turbo Builders Club, bo to jest TBC, czyli Builders Club, bo tam się buduje. No to zobaczmy, czy to jest poprawna odpowiedź w takim razie. Sprawdzamy, uwaga. Brawo! Yes. Szacun! Dziękuję, dziękuję. Pytanie dziewiąte dla ciebie to. Jaka była oryginalna, pierwsza nazwa Roblox? Okej, dobrze. Nie mam pojęcia, ale poproszę o podpowiedzi. Czy te odpowiedzi troszkę ci ułatwiły sprawę? Ani troszeczkę, ale na pewno niektóre bym odrzucił. Typu Duna Blocks, co to jest?
Juna Blocks byś odrzucił. Na 100%, dobra. Ale dobra, mam podpowiedzi, tak? Weźmy sobie po prostu, wezmę sobie 50-50, poproszę tutaj na te pytanie. 50 na 50, chcesz użyć koło ratunkowe, tak? Tak, używam koła ratunkowego, to już jest ten poziom, gdzie trzeba użyć koła. W takim razie zostają ci dwie odpowiedzi. Dyna Blocks i Super Blocks. Dlaczego te Dyna Blocks? Dobra, znaczy w ogóle te Dyna Blocks to mi totalnie nie pasuje, nie wyobrażam sobie, żeby to Roblox się nazywał Dyna Blocks. Co to są, jakieś Dynamite Blocks czy co? Nie. No telefon do przyjaciela mógłbym wykonać, ale wątpię, żeby ktokolwiek wiedział. A może, jak... Anusz. Anusz mówisz, tak? Anusz Widelec. Dobra, sięgnę po telefon, zobaczę kogo tutaj mam. Okej. W moich kontaktach. Zobaczmy. Nie, oni totalnie nie wiedzą, czym jest Roblox nawet. A masz jakiegoś znajomego, który gra w Robloxa? Mam, właśnie go szukam, co nie? Zadzwonię chyba do Hadesiaka, co nie? Ja teraz odpowiadam w milionerach i mam pytanie z Robloxa i dzwonię właśnie do przyjaciela. Dobra, Damian, słuchaj. Jaka była pierwsza oryginalna nazwa Robloxa? Dyna Blocks czy Super Blocks? Super Blocks i Dyna Blocks. Yoshi obstawia Super Blocks. Tak? Dobra. No jak byś wybrał, Dyna Blocks czy Super Blocks? No proszę cię. No. Super Blocks. Tak? Na pewno? No tak mi się wydaje. Dobra, to obstawię na Super Blocksa. Cześć Damian, dzięki za podpowiedź. Wiesz co, ja bym nie przerywał w sumie. Okej. Okay. Zaryzykuję. Wiem, że mnie teraz pewnie podpuszczasz na jakiś milion sposobów. Dlatego ja wiem tutaj, że to jest jakieś podpuszczanie taktyczne. Tak więc ja po prostu wybieram odpowiedź. To jest moja ostateczna odpowiedź. I jest to Super Blocks. Admiros zaznaczył tutaj odpowiedź B, Super Blocks. I zobaczmy, czy jest ona poprawna. Proszę. No wiem, że jest. Niestety. Nie jest. Dobrze ci chciałem podpowiedzieć. O nie. Jeszcze ci podpowiadałem. Czyli tak, ktoś Dyna Blocks. Dyna tak Blocks. Nazwali. Tak jest. Dlaczego ktoś nazwał Roblox Dyna Blocks? Wygrałeś w tym momencie 10 zł. No niestety. I ja chciałem ci z mojej strony powiedzieć, dlatego że się świetnie bawiłem z tobą, a nie wygrałeś głównej kwoty. Ja dodaję do tej kwoty kolejne 10 zł. Tak, żeby troszkę dopełnić tą kwotę. Dobrze, to ja w takim razie, jako że nie wygrałem głównej kwoty, a chciałem wygrać i chcę pomóc, to mnożę te 10 zł razy 10 i wpłacam 100 zł. Ty dodajesz to, piękny gestior. Dziękuję bardzo oczywiście w imieniu tej malutkiej osobki, do której będziemy wpłacać. Wielkie brawa dla Admirosa oczywiście. Brawa dla mnie. Tam będą brawa. Tak, dobra. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować Admirosowi za mega świetny gest, za naprawdę dużą wiedzę, bo tak naprawdę po tamtej stronie nie jest wcale tak łatwo, jak wam się wydaje. Ja bym chciał pozdrowić wszystkich moich widzów, którzy oglądają ten materiał. No i oczywiście chciałbym zaprosić na mój kanał, gdzie jest dużo subskrypcji i możecie wbijać, subskrybować, czy coś, będzie nas jeszcze więcej. Mam fajny challenge, jak wbiję 500 000 do 21 czerwca, to farbuję brodę na różowo, więc... Wow! Ale to możesz wyciąć oczywiście, żeby tutaj przez przypadek ktoś nie zasubskrybował. Czemu? Boko. Nie, bo nie chcę farbować brody na różowo po prostu. Dobrze, to cześć, pozdrawiam wszystkich. Najlepsze pożegnanie na świecie.